I witam tam gorąco w kolejnym odcinku. Dzień dobry, krypto. Bitcoin Phoenix. Mamy audycję na 24 listopada. Teraz w czwartek będziemy mieć święto dziękczynienia, czyli dzień później mamy 4 dni wolnego. Większe korporacje, jeżeli chodzi o Stany, najczęściej piątek dodają do wolnego, także będzie dużo czasu, żeby odpocząć od krypto. Dlatego mówiłem Wam, że ten tydzień spróbuję gdzieś tutaj się prześlizgnąć. Może nie dodawać tej audycji codziennie. Zobaczymy, jak będzie od czwartku. Może mi się gdzieś tutaj uda dorzucić. No po prostu wczoraj czy przedwczoraj ten mecz mnie tak wymęczył, był tak ekscytujący, jeżeli chodzi o Polskę, że po prostu ten klimat tego meczu udzielał mi się po nim i dlatego po prostu tej audycji nie było. Ale miejmy nadzieję, że dzisiejsza dłuższa audycja wynagrodzi wam to, co nie było dodane. Dajcie znać, jak sobie poradziliście bez Feniksa w ostatnim dniu. A teraz przejdźmy do S&P 500. Najpierw mamy 0,6% w górę, a Nasdaq niecały procent w górę. Jeżeli chodzi o dolar, tutaj mamy akurat osłabienie. Dalej złoto 0,6% w górę. Jak sobie radzi krypto, Bitcoin 2,6% w górę, 16 550 dolarów. Projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest Solana 18,8%, Dash 16% i Curve DAO 13,8%. Projekty, które sobie nie poradziły mamy Evmos minus 5,4%, Trust Wallet minus 2,7% i Chain minus 1,5%. Jak sobie radzą nasze stablecoiny, tutaj mamy Tether, a więc od gdzieś powiedzmy tutaj mamy cały rok do tej pory, od dziś 9 maja, kiedy mieliśmy po raz pierwszy upadek. Wtedy to była chyba luna, mieliśmy wtedy 83 miliardy, w tym momencie znajdujemy się na 65 i widzimy, że nadal spadkowo i co jest bardzo ciekawe, to nadal ten PEG jeszcze nie doszedł do dolara. Jest 0,991, jak tutaj dodaje Bitfinex, to jest fascynujące, że problemy z pegiem znowuż na TTR zaczęły się dziać wtedy, kiedy nam tutaj pojawiła się sytuacja z FTX-em i Alamedą. Co za ciekawa bitcoin incydencja, czyli koincydencja, tak? Tutaj taka się wydarzyła. Także tu jeszcze mamy problem z tym pegiem. Co to jeszcze dodaje Deso? O, właśnie, Deso będzie teraz patrzył i bardziej badał również Paxos, bo coś mu się nie zgadza, jeżeli chodzi o Paxos do BUSD i będzie badał tą całą korelację co do atestacji. Także tu widzę, że Deso również... Podejmie rękawice i zobaczy, co tam jest w tym BUSD do Paxosa. USDC coin, tutaj też widzieliśmy sobie od początku roku. Mieliśmy szczyt 20 czerwca na 55 miliardach. Teraz znajdujemy się na 44. Co warto zauważyć, że gdzieś od 4 listopada ten market cap na USDC coinie rośnie. I tutaj nie ma problemu z pegiem. Jest powyżej 1,001. Także tu można powiedzieć, że, że jest na razie ok. Binance USD, z kolei, sprawdźmy sobie również od początku roku, jak to wygląda. Tu idziemy w górę. Mamy akurat 23, zobaczmy, 22,4. Na szczycie gdzieś mieliśmy więcej, ale pamiętajmy, że kiedyś była taka teoria, którą wypowiedziałem, że Tether potrzebuje dwóch do tanga. Miał lunę wcześniej. Teraz ma PUSD i tutaj będziemy badać ten temat tej atestacji. Miejmy nadzieję, że Paxos robi wszystko należycie, tak? ale tutaj bardzo dobrze, nic, nie ma żadnych problemów w tym momencie i jeżeli chodzi o PEC spinający się czy nie, jesteśmy teraz na powyżej, 1007. Dalej przejdźmy do USDD, ten praktycznie, zobaczmy, od roku niezmienny jest na 700 milionach dolarów. No, jeżeli chodzi o ten swój pek, tutaj jest gorzej, 0992. No i mamy jeszcze 3USD. Zobaczmy, od samego początku roku byliśmy praktycznie na szczycie 8 lutego, gdzie było tutaj około 1,5 miliarda. Teraz jesteśmy na gdzieś granicy 736 milionów. Pek 3 się spina na 3USD. Sprawdźmy sobie na jednodniowym. Tak, tutaj nie ma na razie problemu. Także dwa, które można powiedzieć gdzieś tam PEG, a w przypadku tetera to oznacza, że nie będziemy mieć do druku powyżej 1,0002 nie jesteśmy, także tutaj TETER i druga sprawa to jest USDD. Te na razie mają się na niespinającym peg No i tutaj trzeba po prostu na to uważać. Mr. Whale dodaje informację o tym, że MicroStrategy zyskuje 11%, ponieważ firma planuje sprzedać akcje. I kupić bitcoina. Mowa jest chyba o 500 milionach dolarów w akcji, i chcieliby tutaj kupić bitcoina. Na razie nie widziałem tego potwierdzonego, jeżeli chodzi o newsy, ale jeżeli taka by była opcja, to na pewno e, tu widzimy, że te ploty, które krążyły parę dni temu, mogą się ziścić, o ile sprzedadzą swoje akcje. I miejmy nadzieję, że to nie jest sprzedaż akcji przed bankructwem, żeby wyjść w bezpieczniejsze BTC. Powiemy, tak? że Michael Saylor ma kolorową przeszłość, jeżeli chodzi o bańkę Ale kto wie, czy będzie, tak jak tutaj mówi Mr. Way. Binance po oficjalnie uruchomił usługę wydobycia RavenCoin. Wcześniej Bitmain i RavenCoin wspólnie zorganizowały wydarzenia AMA, które wywołało spekulacje na temat tego, czy wyprodukują nowe koparki ASIC, że Binance wchodzi w RavenCoin i również OKX ogłosił dzisiaj oficjalne uruchomienie certyfikatu Rezerw. Wszyscy użytkownicy mogą aktywnie wyszukiwać na oficjalnej stronie internetowej, aby porównać osobę adresu portfela OKX w łańcuchu. I tutaj trzeba będzie wrócić do jednego newsa, który pokazuje nam, jak te rezerwy będą wyglądały. Dziś tutaj będziemy mieć nawet prówów rezerw na głównej stronie. Zaraz do tego przejdziemy i zobaczymy, czy to jest adekwatne i ma to potwierdzenie w rzeczywistości. Franciski im dodaje informacje w taki sposób. To jest bardzo dobre na przemyślenia. Coinbase osiągnął tylko 14% dziennego obrotu na Binance. Jednak aktywa na Coinbase mamy 101 miliardów dolarów. Na Binance jest tylko 67 miliardów. Także coś tutaj nie pasuje, jeżeli chodzi o łączne aktywa i możliwe, że wolumen, ale to, co tutaj widzicie, może wam udowodnić, dlaczego również. BitfineX. BTC i Ethereum stanowią 91% rezerw giełdy, czyli Bitfinex ma najwięcej rezerw giełd ze wszystkich aktywów, te, które stanowią Bitcoin i Ethereum, to jest 91%. Coinbase stanowi to 63% w tych dwóch aktywach, ale Binance to tylko 15%. KuCoin to 19%, Huobi to 22. Nawet Bybit tutaj ma 22%. Najwięcej w tym momencie jest na Bitfinexie. Czyli może wiem, dlaczego wolumen na Binance jest o tyle większy, bo jest więcej shitcoinów, tak? Po prostu. Czyli tych alternatyw od BTC, Ethereum i innych rzeczy. Także dlatego ten wolumen również może być większy i to nam przekazuje również jedną wiadomość, że dużo więcej aktywów jest na pozostałych giełdach niż tylko na Bitfinexie, tych z czuba CoinMarketCap. Jerry David Shen mówi nam o tych wszystkich bańkach, które mieliśmy do tej pory. I co spowodowało wyjście z tej kontroli, tych baniek. Mieliśmy dot.com, oczekiwano, że akcje spółek technologicznych będą rosły w nieskończoność. I potem mieliśmy 9-11, WorldCom i upadek Enrona. No i również tutaj zawinęły oczywiście stopy procentowe, które w tamtym czasie pokonały rynek dot.comów. Dalej mamy rynek subprime, czyli tutaj 2008 rok. Wtedy. Dowiedzieliśmy się, że ceny mieszkań będą rosły w nieskończoność. I to, co spuściło ten rynek to Lehman Brothers, BOA, no i oczywiście to jeszcze Bernstein, o których tutaj się mówiło. Teraz mamy krypto, ICO, DAO, DeFi, cena BTC rośnie w nieskończoność. I to, co teraz zakończyło, na razie, tylko w tym przypadku. Celsjusz, FTX, można powiedzieć Luna, i te wszystkie kadzidła które były bardzo fajnie przestawiane, jeżeli chodzi o influencę. Nie tylko na polskim, ale i zagranicznym rynku. Na koniec dodaję, jeżeli rynek krypto miałby się podobnie zachowywać jak te pozostałe bańki, to musimy jeszcze poczekać na upadek Digital Currency Group, Binance i tetera. Te trzy rzeczy, które tutaj są najbardziej chyba newralgiczne, jeżeli mielibyśmy mieć kolejną nieciekawą wiadomość. Fatman dodaje również informację, jakie są dobre plusy tego wszystkiego, co się wydarzyło. A więc szczęście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Pozytywem ciągu ostatnich kilku miesięcy jest to, że wszyscy staliśmy się o wiele lepsi w identyfikowaniu fałszywych proroków. Czyż nie? Mamy tyle ekspertów od postscriptum tego co się wydarzyło. Bir Baron Spawn Użytkownik Twittera będzie tutaj wydał jakiś raport na temat tego, że Binance został sokowany wiele razy, bez żadnego powiadomienia, a te zamrożenie USDT odbywa się bez nakazów sądowych lub nakazów organów ścigania za pośrednictwem TG. Czyli Binance, tak naprawdę tutaj jego zdaniem, może wytropić konta, które generują wysokie PNL i Binance prosi o konta z wysokim PNL o angażowanie się w nielegalne zachowania w transakcjach, aby skłonić ich do sprzedaży kupna tokenów, a potem mamy odwieszenie konta, jeśli w tym przypadku zdecyduje się na sprzedaż. Jest ten problem całkiem spory i dalej tłumaczy to tak, że myślę, że po tych mocnych dowodach, które zebrałem, ludzie będą unikać z Binance, ponieważ są bezprawni, niebezpieczni i manipulują na wyższych poziomach niż sam Bankman-Fried. Co to oznacza? Że ma niezbite dowody na rozmowę między Binance a pracownikiem Bitcoin Lawyer na Telegramie i wiele innych, dlatego ten wątek jest trudniejszy do zbudowania. A jest? Uwierzcie mi chłopaki, to jest duże. Tak, żeby będziemy czekać na ten raport, czy jest taki, czy nie. To się okaże. My tutaj przekazujemy wiedzę, która może się okazać prawdą. Czy taka jest? Dajcie znać. Czy kiedyś mieliście zbanowane konto na Binance? Tak bez niczego, tak po prostu, albo e, nigdy do niego dostępu nie Otrzymaliście z powrotem. Tutaj mamy twita heksymalistym. Richard Hart przestaje śledzić, blokuje konta, które wypowiadają się przychylnie o innych projektach niż jego. Mnie to też spotkało. Stałem dużym szacunkiem, ale nawet heksymalista jest tutaj dla krypto, a nie dla Richarda. Mówię i będę mówić o wszystkim, co mnie interesuje. No i tutaj mamy gdzieś dalsze dowody. O, dokładnie tutaj niektórzy komentują to tak. No niestety wychodzi na jaw, że mnóstwo słów Richarda Harta były konstwami. Oby nie okazało się, że wszystkie Dexter mnie też zablokował. Trochę za dużo stroi tych piórek. Kav666 Ethereum Ci robi sobie pod górkę. Przestaje mi się podobać jego narracja. Także tutaj będziemy obserwować również Hexa. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje. No heksymalista ma tylko jeden można powiedzieć problem. Swój nick. Ale zawsze będzie można go zmienić. Jeżeli coś się złego tutaj potoczy. My życzymy wszystkim jak najlepiej. Bart Simpson pisze ciekawe, a więc do your own research. Gdy dołączysz do grupy, która ma wyznaczony jeden kierunek myślenia, to będziesz zalewany informacjami, które potwierdzają jedną słuszną teorię. Takim sposobem zaczniesz wątpić w swoją wiedzę i zaczniesz przekonywać się do tych teorii z grupy, w której jesteś. No i zaczniesz blokować ewentualnie inne osoby, tak jak pewnie to robi Richie, ale Zacznie ci się wydawać, że jesteś w elitarnej grupie, która ma więcej, albo zna więcej, wie więcej. Zaczniesz innych postrzegać jako niedoinformowanych głupców. Będzie ci się wydawało, że jesteś insiderem. Dior, nagle zaczynasz wierzyć, że Ziemia jest płaska, że bez wał, to jest to prawdziwy Bitcoin, a politycy to jaszczurki z kosmosu. Terra albo Solana jest jednym słusznym blockchainem i tym podobne. Bądź ostrożny, uważaj, abyś nie krakał jak wrony, w które wszedłeś i nie poczuł się oświeconym. Dior po prostu przed takimi osobami. Dlatego kolejna wiadomość będzie dla płaskoziemców. I wydaje mi się, że również foliarzy. Ok, wiadomość dla foliarzy. Akurat tutaj mamy Christian Hansen, który ostatnio przeszedł z Algoranda do funkcji CEO Enchain Co będzie teraz sprawdzał, jeżeli chodzi o Enchain Co będzie, jaki kierunek go bierze? A więc tu mamy portfolio patentów na Enchain Teraz aktywnie rozpoczęliśmy licencjonowanie patentowe. Niezależnie od używanej platformy. Smart kontraktów. Ile mamy ich w enchain w tym momencie aktywnych, i te, które jeszcze nie są zatwierdzone? 2776. Te, które są już zatwierdzone, jest ich 497. Te inwencje, które są tylko i wyłącznie, powiedzmy tutaj, w enchain 512. I wszystkie zatwierdzone, które są w USA, 114 w tym momencie. Także tu to. Portfolio patentowe będzie teraz wdrażane w życie, jeżeli chodzi o Christiana. Jeden z cytatów, który Christian ostatnio użył po przejściu na akurat foliażowanie w BSV, to jest po szeroko zakrojonych badaniach nad łańcuchem bloków i inteligentnymi umowami, doszedłem do wniosku, że protokół Bitcoin SV jest jedyny blockchain, który może skalować i obsługiwać ogromną liczbę transakcji, których cyfrowy świat będzie wymagał, aby stworzyć daleko idące wydajności, czyli po prostu daleko idącą wydajną. O co mu również tutaj chodzi, to o przyjęcie technologii Web 3.0 i blockchain w firmach typu Blue Chip. Oto lista najlepszych technologii i protokołów blockchain używanych przez największe korporacje. Rzadko o tym czytasz, ale to jest przyszłość, a nie krypto. Także tutaj mamy te wszystkie firmy, niektóre są znane ze świata krypto, niektóre nie. Hyperledger, Fabric, Ethereum i firmy, które używają Quorum, CRDA, Pharma Ledger, BTC, MediLedger, ACT. -chain, multi Multichain, Hedera, bo Hedera bardziej datagumbo jak Sony, Morgan Stanley na przykład używa, tak? I w tym kierunku będzie chciał iść właśnie ten osobnik, czyli ten, który przeszedł, jeszcze raz powtarzam, z Algoranda, pewnie został opłacony przez Calvinaera i jeszcze tutaj go zmuszono do tych wszystkich cytatów. To jest świetny mem, który przedstawia rynek krypto. On nawet nie zdaje sobie sprawy, że spekulacja jest użyciem, czyli przypadkiem użycia i to jest najważniejsza rzecz, która się teraz odgrywa, czyli cena jest najważniejsza. Teraz to, co nie jest teorią spiskową w rynku krypto, bo raczej niektórzy nie chcą wierzyć w takie informacje, ale Bitfinex jest przypadkiem tego, że w momencie, kiedy te informacje się potwierdzają, ludzie go albo blokują, albo po prostu już nie kontynuują rozmowy, czyli cisza czasami jest złotem. I to też jest wyjście. A więc Bitfinex mówi, że Armanino, LLP, przeprowadza audyty finansowe dla Binance. Armanino LLP przeprowadziło również audyt FTX-a. Spójrz, jak to się potoczyło. Binance spróbuje zebrać fundusze ratunkowe dla nich samych. To dla nich samych, a nie dla osób trzecich. I tutaj użyj matematyki. I Bitfinex ma swoją opinię. Po prostu nie lubi Tethera. Pamiętajcie o tym i o FTX-ie również ostrzegał. W momencie, kiedy ostrzegał o FTX-ie, że żeby zebrać pieniądze 7 września, tak naprawdę może im się to nie udać. I... Michael Alfred wtedy odpowiedział mu: Mam nadzieję, że myślałem, że już odpuściłeś sobie. Czy ktoś znowuż przejął Twoje konto, jeżeli chodzi o FTX-a? No, i chwilę później mamy blokadę od Mikea Alfreda, w momencie kiedy wyszły na jaw o tym, że po prostu nam się tutaj nie spina sytuacja z FTX-em. To jest jedna z rzeczy, która jest bardzo popularna w świecie krypto. Kaspiancy dodaje też pewnie teorię spiskową o politykach. To naprawdę szalone, jak absolutnie jasne jest, że FTX i Alameda przekupili i lobowali, aby być całkowicie nietykalni na Bahamach. Obecny premier był na tym spotkaniu również mówcą, czyli Sold. Mieliśmy FTX 2022. Kto się tam pojawił? Tony Blair, Bill Clinton, Philip Davis i Basil Al-Askari. Także te osoby, które wystąpiły również. I raczej to nie było charytatywne wystąpienie. Co dzisiaj? Nadal myśli Bitfinex. Podobnie jak OK Casino, mam na myśli OK Coin, Binance zawyża swoje wolumeny transakcji typu Wash Trading. Ciekawostka, Binance jest audytowane przez tą samą firmę, która audytowała FTX. Możesz być spokojny, że twoje pieniądze są bezpieczniejsze na fałszywej giełdzie Tether. Nie martw się dochodzenia w sprawie oszustwa bankowego. kim.com Dokument o szczypawce. i tutaj mamy nazwę. Died suddenly obejrzało 7 milionów ludzi w ciągu 24 godzin. 5 milionów wyświetleń samego Rumble. Poproś wszystkich, aby to obejrzeli, w tym twojego lekarza. Żądaj odpowiedzi. Proszę nie cenzurować tego Elon Musk. Macie polską wersję również tego, już dodaną. Obejrzało ją 81 tysięcy na Rumble. Dodam linka albo wejdźcie na Discord. Może nie będę dodawał na YouTubie, bo jeszcze. Powiedzą, że coś niekawe, nieciekawego dodaliśmy Ale możecie sobie wpisać nawet W Rumble Died Suddenly Lector PL No i pamiętajcie, że wtedy Kiedy te rzeczy wychodziły Byliśmy nazywani foliarzami I byliśmy również nazywani płaskodziemcami I że nie oglądamy głównego rynku Ścieków, mediów Tutaj sobie zobaczcie Dokument traktujący to, co się wydarzyło Dyrektor Generalny Coinbase ujawnia, że firma posiada BTC o wartości ponad 39 miliardów dolarów w odpowiedzi na usunięty tweet CEO Binance. No CEO Binance wziął szerej tabliczkę mnożenia i zrobił to, co my na poprzedniej audycji i stwierdzili, no jak, gdzie są te aktywa, które są w GBTC i dalej. Więc tutaj mamy informację od samego, właśnie Briana Armstronga, który powiedział, że Firma posiada w tym momencie 2 miliony BTC o wartości około 39 miliarda. Wtedy CZ po prostu usunął tego tweeta: powiedział, dobra, skoro ty tak mówisz, to tak musi być. I tutaj pokazał kartę na Excelu, i wtedy wszyscy już wierzą w to, że tak miało po prostu być. Wszyscy musimy się zjednoczyć, dodaje, aby budować tę branżę w odpowiedzialny sposób w przyszłości. Uważaj na fałszywe informacje. I Biznesen odesłał również swoich obserwujących do listu akcjonariuszy Coinbase dotyczącego tego samego okresu 2022. W obliczu pogorszenia koniunktury na rynku kryptowalut Coinbase opublikowało rozczarujące wyniki za okres lipiec-wrzesień 2022, ponieważ firma lądowała stratę netto w wysokości 545 miliony dolarów. Fundusze VC w krypto nadal spowalniają, ale Uniswap przełamuje ten trend zdobywając 165 milionów dolarów w rundzie serii B. Więc zobaczmy jak wygląda Rynek VC. Napływ kapitału podwyższonego ryzyka blockchain gwałtownie spadł w październiku w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według Cointelegraph Research liczba pojedynczych transakcji spada z 93 do 69 miesięcy. To jest to, o czym mówiłem, żeby obserwować na dołku, jeżeli miałaby taki przyjść, jeżeli chodzi o fundusze, które wpadają. I to 165 milionów to nie jest duża suma, lepsze niż nic, ale my oczekujemy czegoś miliard, dwa miliardy, Blackrock. JP Morgan, może inne firmy, które chciałyby tutaj wrzucić coś do tego koszyka. A na razie nawet nie ma chętnych na ratowanie tych, którzy byli do tej pory albo stali się do tej pory bankrutami. Baza danych Cointelegraph Research Terminal VC, która zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji, fuzji i przejęć inwestorów firm kryptograficznych, funduszy, nie tylko pokazuje, że napływ kapitału podwyższonego ryzyka spadł 48,6%, czyli 48,6%. Osiągając łączną kwotę 843 miliony inwestycji typu Venture Capital z 1,64. Czyli miesiąc temu mieliśmy 1,64. O połowę praktycznie, tak? No nie do końca, ale 48,6. Tutaj mamy Blockchain Tatum, który zebrał 41 milionów również w tych VC Ventures. Chainsafe, firma zajmująca się wdrażaniem protokołów i technologią kryptograficzną, zabezpieczyła 18 milionów dolarów w serii A. Wydawca gier mobilnych HOMA Games zebrał 100 milionów dolarów w rundzie finansowania serii B, prowadzonej przez Quadrille Capital i Headline. Inne uczestnicy to Nordzone, Fabric Ventures, Diffie Frase, Eurzeo i Singular. HOMA wydała takie tytuły gier mobilnych jak Sky Laurel, Aquarium Land czy Z Defense. Skalowany startup Celestia był również na radarach inwestorów, zamykając umowę o wartości 55 milionów dolarów. Także... Tutaj widzimy że mimo tego że spada to ostatnio najwięcej chyba było w kwietniu zobaczcie tuż przed upadkiem no, można powiedzieć tery Celsjusza praktycznie sześciokrotnie więcej wtedy nie dzisiaj. Bitcoinist według tego raportu Binance jest na drodze do zostania Amazonem kryptowalut. Zgodnie z artykułem The Guardian Binance jest najlepiej na drodze do konsolidacji monopolów w branży kryptograficznej kierowana przez Changpeng Zhao. Czyli CZ zdywersyfikowała swoje produkty i spółki zależne, aby przejąć udział w rynku od handlowców, inwestorów, użytkowników NFT i innych tutaj. Budowanie Amazona Krypto, jego upadek był korzystny dla Binance. W ostatnich tygodniach upad najgroźniejszy konkurent Binance FTX, upadła firma, ogłosiła upadłość w Stanach Zjednoczonych. Artykule The Guardian twierdzi, że giełda kryptowalut dominuje. 50% całego rynku kryptograficznego, w wyniku czego ustala ceny Bitcoin i inne krypto. Ponadto artykuł twierdzi, że giełda kryptowalut ma najbardziej znaczący wolumen obrotu BTC do tetera. Autor twierdzi, że Binance manipuluje ceną spotową Bitcoina i wykorzystuje oprogramowanie handlowe do likwidacji pozycji swoich klientów. W ten sposób system handlu kryptograficznego może przejąć stery rynku krypto i wyegzekwować swój monopol. Jednak artykuł zawiera kilka niepopartych twierdzeń. Ponadto autor twierdzi, że Binance Podnosi cenę BTC, ale przyciągnąć użytkowników z powrotem na platformę. Cena kryptowaluty porusza się równolegle z tradycyjnymi rynkami i prawdopodobnie będzie kontynuować ten spadkowy tak długo, jak dyktują to warunki makroekonomiczne, no czyli Fed, co robi, tak? Dziadzia. Pomimo tych faktów, artykuł przedstawia plotki i spekulacje na temat Binance jego dyrektora generalnego. CZ kilkakrotnie mówił o swoim zaskoczeniu upadkiem FTX i zaprzeszał, jakoby firma miała znaczący udział w ostatnich wydarzeniach. Ponadto CZ uważa, że branża nie czerpie korzyści z implozji giełd, utraty pieniędzy przez swoich klientów i instytucji oraz utraty zaufania ludzi do się branży. W rozmowie z TechCrunch dyrektor powiedział o swoim udziale w upadku FTX. Nadal uważam, że nie mam aż takiego wpływu. Myślę, że byliśmy ostatnią kroplą, która przelała czarę. jest cała masa rzeczy, które się na to złożyły. Może po prostu byłem ostatnią rzeczą, która to popchnęła. Dane wskazują, że giełda zyskuje niezależnie od tego, jak CZ myśli o FTX i tworzeniu monopolu. System obrotu wchłonął znaczną część otwartego zainteresowania i wolumenu również z upadłego konkurenta. Teraz w wywiadzie dla Techranch CZ potwierdziło ich wysiłki na rzecz zebrania funduszy od budowy przemysłu. Mają na celu zebranie milionów na wsparcie rodzącej się branży i powiązanych projektów, w tym sensie CZ twierdzi, że prawie wszystkie projekty, o których słyszysz w wiadomościach, trafią do Binance, aby otrzymać pomoc finansową lub otworzyć partnerstwo. Ten status quo pokazuje wszechobecność CZ i jego firmy w branży. No, widzimy, że tutaj bardzo ciekawy temat. Czy CZ i Binance będzie Amazonem krypto? Dajcie znać. News BTC, rynek krypto powraca do wysokiej korelacji, ponieważ wszystkie indeksy ściśle podążają za Bitcoinem. Według najnowszego cotygodniowego raportu Arken Research, 30-dniowa korelacja Ethereum. Do BTC ma też wartość 0,95. Jak widać na powyższym wykresie, indeksy ważone kapitalizacją rynkową nie różniły się zbytnio w ciągu ostatniego miesiąca, ale szczególnie w ostatnim tygodniu bardzo blisko siebie podążały. Zarówno Bitcoin, jak i spółki o średniej kapitalizacji mają obecnie dokładnie 18% na minusie w okresie ostatnich 30 dni, podczas gdy spółki o dużej kapitalizacji również radziły sobie tylko minimalnie gorzej, ponieważ zwroty z indeksu wynoszą obecnie 19%. Małe spółki odnotowały zauważalnie większy spadek niż reszta paczki, ponieważ w tym przedziale czasowym wskaźnik ten wynosi 23% poniżej kreski. Jak wynika z danych, aktywa na całym rynku kryptograficznym stały się w ostatnich dniach dość skorelowane. Czyli tutaj wracają już na swoją, powiedzmy, dobrą drogę po ftx -ie. Że tutaj mamy tą większą korelację. No, czy to jest dobra droga? Oczekiwalibyśmy pewnie, żeby BTC czy Ethereum radził sobie o wiele lepiej w tym momencie, niż oczywiście akcje. Ale jest tutaj światełko w tunelu. Deweloper tornado Cash, Alexej Percept pozostanie w więzieniu przez kolejne trzy miesiące po tym, jak został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy za rozwój usługi miksowania. Percer był przetrzymywany wreszcie przez ostatnie 100 dni i został aresztowany przez władze holenderskie w związku z domniemanym udziałem w usudze to Cash. kilka dni po tym, jak departament Skarbu USA usankcjonował usługę miksowania krypto. Sam sędzia Borlacz twierdzi, że sprawa przeciwko Percerowi była dość jasną sprawą prania pieniędzy. Porównał pieniądze zdeponowane w usudze mieszkania z urzędnikiem bankowym, który bezkrytycznie przyjmuje stos banknotów 100 euro do zdeponowania. Wielu użytkowników krypto na Twitterze potępiło aresztowanie Percewa, twierdząc, że jest to sprzeczne z etosem wolnego kodu. Czyli kod jest prawem albo wolności kodu, wsadzili człowieka do więzienia, ponieważ źli ludzie wykorzystali jego kod open source. No i tutaj też pojawia się druga rzecz, przecież jak go znajdą? Takie były cytaty zanim jeszcze wsadzali deweloperów. Teraz te cytaty znowu są kolejnym mitem, i zajmujemy się tym ponownie. To jest bardzo ciekawe, jak te cytaty, przez. wymawiane praktycznie przez ludzi. sprzed paru dobrych lat, nawet miesięcy. Powracają jak bumerang I okazują się kolejnym mitem. Rockstar Games, producent Grand Theft Auto, zakazuje NFT na serwerach i innych firm. A więc Grand Theft Auto podążyło za Minecraftem, zakazując NFT na swoich serwerach online innych firm. Deweloperzy nie mogą integrować kryptowalut ani aktywów kryptograficznych, takich jak NFT, a twórca Rockstar Games potwierdził w oświadczeniu zeszłego tygodnia. Nowe zasady są szczególnie ukierunkowane na serwery do odgrywania ról. Pomyśl o nich jako spin-offach oryginalnego GTA V, stworzonych przez ludzi, którzy nie są Rockstar Games, ale fanami i programistami. Rozszerzają rozgrywkę poza to, co gracze mogą robić w standardowej grze, pozwalając im grać normalnie niegrywalnymi postaciami, takimi jak policja, sędziowie lub taksówkarze. Firma podkreśliła, że mimo nowych ograniczeń nadal obsługuje te serwery. Zakazało również importowania lub niewłaściwego wykorzystania innych praw własności intelektualnych w projekcie, w tym innych praw własności Rockstar, rzeczywistych marek, postaci, znaków towarowych lub muzyki, oraz tworzenie nowych gier historii. Misji trzyma CoinMarketCap uruchamia narzędzie do śledzenia rezerw dla giełd kryptowalut. Narzędzie pozwala użytkownikom monitorować rezerw giełd poprzez wyświetlanie sumy aktywów i publicznych adresów portfeli wraz z saldem i wartością wyświetlanych portfeli. W pięcioczęściowym wątku na Twitterze Binance został podany jako pierwszy przykład z ponad 65 miliardami dolarów wymienionych w połączeniu adresach portfela. Dodatkowe giełdy z dostępnymi informacjami POR obejmują KuCoin, Bitfinex, OKX, Bybit, Crypto.com i Huobi. Generalny i współzałożyciel Binance Chunkment Zao przesłał dalej rozwój wydarzeń z CoinMarketCap, podając link do strony Binance, a niektórzy członkowie społeczności kryptograficznej na Twitterze nazwali tę funkcję doskonałym dodatkiem zapewniającym przejrzystość. Idąc za przykładem Binance, wiele innych firm w tym ekosystemie zaczęło publikować informacje o swoich rezerwach finansowych i tutaj mamy Chainlink Labs, Bitfinex, Bybit byli jednym z pierwszych, które Przedstawiły własne dane. Jednak Grayscale, dostawca kryptowalutowych produktów inwestycyjnych, wstrzymał swój POR w łańcuchu ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem. Opublikowano listę od Coinbase Custody, w którym potwierdzono, że zasoby kryptograficzne Grayscale są w pełni zabezpieczone, ale ukryte adresy portfeli. Także tu widzimy, że mamy Excel'a w przypadku Coinbase, mamy 2 miliony BTC spokojnie, CZ usuwa tweeta i wszystko jest cacy. Z drugiej strony, musimy też pamiętać o tych firmach audytorskich, które pokazują nam może niekoniecznie to, co byśmy chcieli widzieć, bo widzieliśmy, że podobne firmy audytorskie pokazywały również to samo z FTX. -em. Na pewno sama ta wiadomość z CoinMarketCap jest na plus. No i będziemy sobie obserwować tutaj tą listę portfeli. Forecast, i tutaj mamy Warrena Buffetta, który nie zmienia zdania, jeżeli chodzi o rynek krypto. Tutaj wielu mówi z drugiej strony, też tutaj nie wszedł w odpowiednim momencie w spółki technologiczne. Także tu trzeba uważać, jeżeli chodzi o Warrena Buffetta. Nie zawsze ma rację. Z drugiej strony Arthur Hayes, który też jest negatywnie nastawiony, ale ten, który jest pozytywnie do tego wszystkiego, to jest Robert Kiyosaki. Czyli będziemy sobie mówić najpierw o Warrenie Bafecie. Berkshire Hathaway, konglomerat inwestycyjny prowadzony przez miliardera Warrena Buffetta wydał ostrzeżenie o fałszywej stronie internetowej kryptowaluty, która używa nazwy Berkshire Hathaway bez żadnego powiązania z firmą. Wcześniej tego popołudnia dowiedzieliśmy się, że istnieje podmiot używający nazwy Berkshire Hathaway z adresem internetowym berkshirehathaway.com x.com. Czytamy w piątkowym komunikacie prasowym, podmiot, który ma ten adres internetowy, nie jest powiązany z Berkshire Hathaway ani z jego prezesem-dyrektorem generalnym Warrenem Buffettem. Fałszywa witryna udaje giełdę krypto i platformę wydobywczą, która oferuje stałe pakiety inwestycyjne w kryptowaluty i metale szlachetne z gwarantowanym dziennym zwrotem inwestycji do 50%. O, no to ciekawe. Oszustwo jest również widoczne w stopce fałszywej giełdy, która twierdzi, że jest regulowana przez wiele międzynarodowych organów regulacyjnych. Warren Buffett od dawna jest kryptosceptykiem Nazywając Bitcoina na trutką na szczury do kwadratu. Pomimo krytyki, Buffetta, Berkshire Hathaway zainwestował 1 miliard dolarów przyjazny w Bitcoin New Bank w 2021. Jeden z najcenniejszych banków w Ameryce Łacińskiej, oferujący fundusz giełdy Bitcoin. Były dyrektor generalny BitMEX Arthur Hayes podwoił swoją prognozę ceny Bitcoina do 10 tysięcy dolarów. Dzieje się po tym, jak firma kryptowalutowa Genesis, spółka zależna Digital Currency Group Barego Silberta, potem zaczęła ostrzegać przed potencjalnym bankructwem bezfinansowania. Cóż, to koniec, teraz wszyscy moi przyjaciele w restrukturyzacjach będą pytać, czy znam kogoś z Genesis, z kim mogę ich połączyć? Jak donosi YouTube pożyczkowe ramię Genesis zostało zmuszone do zawieszenia wypad 16 listopada. Jakże komu nie udało się zabezpieczyć 1 miliarda dolarów nowego finansowania? Na razie jednak Genesis mówi, że nie planuje ogłosić bankructwa, według The Wall Street Journal firma obniżyła teraz swój cel ratunkowy do 500 milionów dolarów. Kryptograficzny gigant Binance podobno odrzucił potencjalną umowę z obawy, że może spowodować do konflikt interesów. A sam autor książki pod tytułem Bogaty ojciec, biedny ojciec Robert Kiosaki, wyraził swoją opinię, że nie uważa, że FTX za przedstawiciela całej branży kryptograficznej. Jak wyjaśnił w swoim wywiadzie dla gospodarza radia iHeart i autora manifestu niekomunistycznego, Marka Mossa, opublikowanego 21 listopada, w szczególności powiedział: Nadal jestem optymistą co do bitcoina, ale nie uważam srebra i srebrnego ETF za to samo. A Bitcoin to nie to samo co Bankman Fright. Problemem jest po prostu FTX. Nie jestem tutaj przeciwny, jak wielu ludzi z mojego gatunku, w mojej grupie wiekowej, ponieważ uważam, że Bitcoin jest solidny. Właściwie bardziej interesuje mnie blockchain i jestem właścicielem Ethereum. Koń Telegraf, deweloper Shiba Inu, mówi, że WEF, czyli Światowe Forum Ekonomiczne, chce współpracować z projektem, aby pomóc w kształtowaniu globalnej polityki Metaverse. Czatuś Kusama poinformował, że właśnie może współpracować z Facebookiem i Decentralandem, pracując nad globalną polityką Metaverse na Światowym Forum Ekonomicznym. Także wtedy by dołączył do Facebooka i do Decentraland i byłby tutaj pod bacznym okiem WEF. Tutaj mnie to nie dziwi, że bardzo dużo projektów jest powiązanych właśnie z tym podmiotem. Jeżeli mówiliśmy o Witaliku, wcześniej mówiliśmy również o e, Innych projektach, który się wysypa, FTX został usunięty niedawno z forum ekonomicznego. W ankiecie opublikowanej na Twitterze 22 listopada Kusama powiedział, że WF uprzejmie zaprosił projekt Shiba do współpracy nad globalną polityką. Deweloper Shiba Inu zdawał się odnosić do polityki dotyczącej metaversa. No i jeżeli idziemy za tym, i tutaj mówimy, że to nas nie dziwi, bo ten świat przełonił już wolność. Przetrawił, wypluł i po prostu zapomniał o tym. Dlatego mamy tak zmienną narrację, jeżeli chodzi o influencerów, ludzi, którzy podążają, a nawet ludzi, którzy zmienili ostatnią opinię, że tu nie chodzi o wolność. Tu chodzi o dolary w oczach laserowe oczy, money. I jeżeli to jest forum ekonomiczne, Klaus, czy nawet jakieś inne postacie, troszeczkę. Nie idące za wolnością, bardziej za globalistami, to i tak tutaj nie patrzą na to, bo przecież spekulują, a spekulacja nie zna sobie wolności, czy powiedzmy dążenia do niej bardziej liczą się pieniądze. I to mnie akurat nie dziwi, jeżeli chodzi o rynek krypto, Davos i to, jak się zmieniła ta narracja przez ostatnie lata. Rząd El Salvadoru przedstawił projekt ustawy o uruchomieniu obligacji, bitcoinowych. 33 stronicowy projekt ustawy o cyfrowych papierach wartościowych z 17 listopada wzywa ustawodawców do stworzenia ram prawnych wykorzystujących aktywa cyfrowe w publicznych emisjach Salwadoru. Powinny również rozważyć wszystkie wymogi dotyczące tej procedury oraz obowiązki emitentów i dostawców aktywów. Wulkaniczne obligacje lub obligacje bitcoinowe zostały wprowadzone przez rząd na jeba bokele jeszcze w 2021 roku. Pierwotny plan przewidywał emisję około 1 miliarda dolarów przy tych obligacjach i przeznaczenie zebranych środków na budowę miasta bitcoinowego u podstawy wulkanu Kolczuga. Podobno energia hydrotermalna wulkanu czyniłaby z miasta idealny obiekt do wydobycia bitcoina połowa zebranych środków nadal byłaby inwestowana bezpośrednio w Bitcoina. W ciągu ostatnich 12 miesięcy projekt był wielokrotnie opóźniany. W pewnym momencie jego faza startowa była zaplanowana na początek marca, potem została przesunięta na wrzesień tylko po to, by jeszcze raz ją odłożyć ze względów bezpieczeństwa. Według niektórych źródeł ustawa może zostać przyjęta przez ustawodawców jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a Paulo Ardoino, dyrektor ds. technologii giełdy kształtował Bitfinex, która współpracuje z rządem Salwadoru, przy projekcie obligacji wydaje się, Optymistycznie patrzeć na ten zakres czasowy. Po uczynieniu BTC prawnym środkiem płatniczym 7 września 2021 Salwador zgromadził ponad 2301 BTC za około 103 miliony dolarów. W okresie hosty, zysk z inwestycji przeznaczono nawet na budowę szkół i szpitali. Jednakże ponieważ gospodarka kraju nadal boryka się z problemami, 77,1% obywateli woli, aby rząd Salwador przestał wydawać publiczne pieniądze. Na Bitcoina. Brendan Bloomer, dyrektor generalny Block One, nabył 9,3% udziałów w Silvergate, kupując 16 listopada 2,9 miliona akcji spółki, czyli to jest sam prezes, a Block One jeszcze osobno kupił 2,4 miliona akcji. Pamiętajmy, że startup, który stał za blockchainem EOS, też nabył 7,5% akcji. Coindesk, który wcześniej informował o transakcjach, powiedział, że zakup uczynił na największym akcjonariuszem Silvergate. A wiemy, że akcje spółki wzrosły o 8,8% do ceny 27 dolarów ponad. Zgodnie z danymi z Trading View, No ale mimo to w ciągu ostatniego miesiąca spadły o 49%, związane właśnie z tymi obawami o skutki związane z upadkiem FTX, Mimo tego, że Silvergate zaprzeszał Alan Lane, dyrektor generalny Silvergate. Powiedział, że firma nie miała niespłaconych pożyczek ani inwestycji w FTX, a FTX nie jest powiernikiem dźwigni finansowej Silvergate zabezpieczonej bitcoinami pożyczki. Katie Woods z Ark Investment Management kupiła na początku listopada ponad 1,3 miliona akcji Coinbase Global i 450 tysięcy akcji Grayscale Bitcoin Trust. Szaleństwo zakupowe Ark rozpoczęło się po tym, jak był tutaj ten upadek FTX i rozszerzyła niedźwiedzi impet dla krypto. I firm. Same akcje Coinbase tutaj, jak i Silvergate Capital straciły w tym roku ponad 80% swojej wartości, przekraczając tylko 65% spadek Bitcoina i Ethereum. No tutaj chyba więcej spad niż 65%. Także no widzimy, że tutaj mamy również szaleństwo zakupowe. Trzyma nosa? Tego nie wiem. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, tutaj mamy w liście skierowanym do członków Kongresu USA James zażądał przepisów, które zakazywałyby obywatelom Stanów Zjednoczonych nabywania krypto i aktywów cyfrowych przy użyciu ich środków w kontach emerytalnych i planach określonych składek, takich jak plan 401k. 457. Jednak badanie z października 2022 wykazało, że prawie 50% inwestorów z USA chce, aby kryptowaluty stały się częścią ich planów emerytalnych. I po tym liście, szukając ochrony inwestorów przed podobnymi skutkami, prokurator generalny Nowego Jorku Leticia James zaleciła zakazanie inwestycji w kryptowaluty w planach określonych składek i indywidualnych kontach emerytalnych. Za to zauważają, że istnieje duża różnica pomiędzy zasobami cyfrowymi, czyli można powiedzieć chyba krypto, a technologią blockchain. Tutaj chyba wszyscy tą różnicę już znają. Czy NFT są martwe? Zastanawiam się tutaj. Nawet na rynku niedźwiedzia znudzona małpa sprzedaje się za prawie milion dolarów. Ethereum NFT ze złotym futerkiem został sprzedany za 800 Ethereum, czyli około 927 tysięcy dolarów, pomimo że ceny szerszego Board API Club mają tendencję spadkową. Został sprzedany przez CEO Chain Deepaka Deepala Elia który wcześniej kupił kryptopank z NFT za rekordową kwotę 23 miliony dolarów. Także sprzedał ją można powiedzieć z no nie z zyskiem, ale ze stratą. Wiele Bored Ape NFT straciło znaczną wartość w ostatnich miesiącach. W tym jeden zakupiony przez piosenkarza Justina Biebera na początku tego roku za Ethereum o wartości 1,3 miliona dolarów, który dziś jest warty około 69 tysięcy dolarów. Ale ta mapa o złotym futrze jest uważana za jednego z rzadszych awatarów, zajmując 324 miejsce na 10 000 NFT wydanych przez Rarity Tools. Mniej niż 0,5% małp ma złote futro. Tilapelia jest dobrze znany z kolekcjonerem NFT, który ustanowił rekord zakupu CryptoPunks na początku tego roku płacąc 8 tysięcy Ethereum, czyli 23,7 miliona dolarów w tamtym czasie, za pojedynczy NFT no i tutaj niedawno napisano na Twitterze, że sprzeda swoje rzadkie NFT po tym, jak chain został dotknięty upadkiem FTX. Chociaż powiedział, że zatrzyma ustanawiającego rekordy punk, te tweety zostały już usunięte. Ostatnia sprzedaż Board Ape, która przekroczyła 1 milion dolarów, została sprzedana 1 października, kiedy to Board Ape 8585 sprzedano za 777 Ethereum, czyli 1,02 miliona dolarów. Ethereum był wtedy o około 13% droższy. Jak podsumowują ten rynek NFT? Że jeszcze nie umarł ale jest znacznie osłabiony, dane z Tabradar i dane z ogórem, że sprzedaż NFT na rynku wtórnym w październiku wyniosła około 700 milionów dolarów, w porównaniu do 5,3 miliarda dolarów w styczniu. Magic Eden dodał obsługę NFT w sieci Polygon, rozszerzenie Magic Eden Polygon kładzie duży nacisk na pracę z projektami gier w sieci, więc tutaj Magic Eden to największy rynek NFT na Solanie pod względem wolumenu obrotu i na początku tego roku projekt przeszedł na wiele łańcuchów po raz pierwszy wypuszczając swój rynek na blockchainie Ethereum w sierpniu. Polygon jest teraz trzecim blockchainem, który Magic Eden zintegrował po Solanie Ethereum. Polygon sidechain typu Proof of Stake działający równolegle z Ethereum pozwala na tańsze transakcje dla aplikacji opartych na Ethereum. Justin Sun Tutaj podobno rozważa zakup aktywów FTX. Powiedział, że będzie otwarty na każdy rodzaj umowy i wszystkie opcje na stole. Ponadto sam wspomniał, że jego zespół aktywa FTX jeden po drugim, a jego przedstawiciele z giełdy Tron i Chłobi prowadzą rozmowy z FTX Group na Bahamach. Dodając, że zajmie to trochę czasu, ponieważ są już w trakcie postępowania upadłościowego. Początkowo Sun ogłosił zamiar uratowania giełdy, współpracując z zespołem FTX, aby umożliwić wypłaty i handel zapowiązany z nim tokenem. Kilka zasobów kryptograficznych związanych z Justin Sun to Tron, Just, Sun, BitTorrent Token i Huobi Token. Jest najnowszym orędownikiem kryptografii, który bierze udział w walce z aktywami firmy. No i tutaj wiele jest też spekulacji na temat, czy do tego dojdzie. I nie wszyscy są za tym, żeby Justin Sun przejmował jakąkolwiek firmę. Tak Wiemy, że Justin Sun no nie jest jednym z takich bardziej poważanych firm, czy podmiotów, czy osób nawet, które mielibyśmy chcieć, albo chcielibyśmy widzieć, żeby posiadał wiele z tych podmiotów. Korea Południowa chce zaostrzyć regulacje o kryptowalutach. Poprawka dałaby Komisji Usług Finansowych większe uprawnienia w zakresie nadzorowania giełd kryptograficznych, ale no patrzmy, że sobie chcieli tutaj Wprowadzić. W szczególności nakazuje oddzielne zarządzanie depozytami klientów i umożliwia władzom finansowym ocenę nieuczciwych praktyk handlowych. Obecnie ustawa wymaga, by giełdy utrzymywały depozyty użytkownika na rachunkach, które są oddzielne od ich własnych. Mówi również, że operator wirtualnego zasobu nie może arbitralnie przejąć depozytu użytkownika. Krótko mówiąc, Komisja Usług Finansowych FSC. Ma większe uprawnienia w zakresie nadzoru nad giełdami kryptowalut, a incydent FTX jest bezpośrednią przyczyną z oficjalnym oświadczeniem, że miało na celu zapobieganie jego ponownemu wystąpieniu. Coinbase Custody dodaje obsługę 9 altcoinów opartych na Ethereum. Zobaczmy, jakie to są. W oświadczeniu największa giełda kryptograficzna w Ameryce pod względem wolumenu mówi, że Coinbase Custody obsługuje teraz Automata, Dextools, Elastos, Gnosis, Inverse Finance, Loom Network, Lattice, Mina Protocol, Mango. Szping i Lido, czyli to są te, które są dodane. Zobaczmy. Tak, Szping i Lido. O tych jeszcze nie słyszałem. W ciągu ostatnich 24 godzin ATA wzrosła o 8%, deXO o 6%, także tutaj mamy wzrosty mniej więcej 7% taka średnia. W chwili pisania tego deksu, tylko jeden z 11 aktywów znajduje się na czerwonym terytorium, a Coinbase Custody to kryptograficzna usługa powiernicza skierowana do inwestorów instytucjonalnych z głęboką kieszenią został zaprojektowany, aby zapewnić klientom bezpieczną platformę do przechowywania dużych ilości aktywów kryptograficznych. Artykuł badawczy opublikowany na Uniwersytecie Harvarda pokreślił, w jaki sposób banki centralne mogą wykorzystywać Bitcoina w celu zabezpieczenia się przed sankcjami finansowymi ze strony emitentów rezerw fiducjarnych. Dokument roboczy zatytułowany Hedging Sanction Risk Cryptocurrency in Central Bank Reserves wydany przez dr Matthew Ferrantego. I tutaj widzimy, że zbadał potencjał Bitcoina jako alternatywnego aktywa, zabezpieczającego dla banków centralnych w walce z potencjalnymi sankcjami. jej argumentował, że banki centralne powinny trzymać niewielką ilość Bitcoinów, nawet w normalnych okolicznościach. Jednak gdy istnieje ryzyko sankcji, badacz powiedział, że sensowne jest trzymanie większej części BDC wraz z ich rezerwami złota. W artykule naukowiec zwrócił również uwagę, że kraje, którym groziły sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, zwiększały udziały swoich rezerw złota znacznie bardziej niż kraje, w których ryzyko sankcji było mniejsze. Jeśli te banki centralne nie mogą zdobyć wystarczającej ilości złota, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem sankcji, badacz argumentował, że rezerwy Bitcoina są optymalną alternatywą. Poza tym badacz uważa, że ryzyko sankcji może ostatecznie pobudzić dywersyfikację rezerw banku centralnego, zwracając wartość krypto i złota. Ferranti doszedł do wniosku, że istnieją znaczne korzyści z dywersyfikacji rezerw i alokacji zarówno dla bitcoina, jak i złota. No więc ten research wychodzi właśnie po to, żeby pokazać, że może warto trzymać również BTC w bankach, jeżeli chodzi o sankcje. Z drugiej strony, można powiedzieć, że no, jeżeli patrzymy na regulacje, czy będą chcieli walczyć w ten sposób, tego nim nie mnie oceniać, ale miejmy nadzieję, że nie. telegraf o krok przed bankructwem. Dlaczego? Bo Genesis wzywa eksperta od restrukturyzacji w walce o uniknięcie bankructwa. Rozumie się, że firma Molls Company została powołana, aby pomóc borykającej się z problemami firmie pożyczkowej zbadać wszystkie możliwe opcje. Co ciekawe, Molls Company była również jedną z firm zaangażowanych przez Voyager Digital po zawieszeniu wypłat i depozytów 1 lipca w celu zbadania strategicznych alternatyw. Kilka dni później Voyager Digital złożył wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11 w Sądzie Południowego Okręgu Nowego Jorku w ramach planu reorganizacji, który ostatecznie zwróci wartość klientom. Jednak rzecznik Genesis powiedział niedawno Cointelegraph, że nie ma bliskich planów ogłoszenia upadłości, potem jak raport z Bloomberga z 21 listopada sugerował inaczej. Nie planujemy w tym momencie ogłaszania bankructwa. Rozumie się, że Genesis szuka od inwestorów około 500 milionów dolarów. Wiemy, że to zmniejszył ostatnio, ale według raportu Bloomberga z 22 listopada, ta borykająca się problemami firma pożyczkowa ma w swoim plancie 2,8 miliarda dolarów niespłaconych pożyczek, przy czym około 30% jej pożyczek udzielono stronom powiązanym, w tym jej spółce macierzystej Digital Currency Group wraz z podmiotem stowarzyszonym i jednostką pożyczkową Genesis Global Trading. I to nas właśnie prowadzi, wiecie do czego? Digital Currency Group jest bardzo mocno powiązany z deweloperami Blockstream. I to też są teorie spiskowe. Jak pisałem w książce w głowie twórcy Bitcoina, o tej właśnie teorii spiskowej. Colin Talks Crypto dodaje bardzo niepopularną opinię. Grupa Bilderberg, Bank Centralny Rezerwy Federalnej i Mastercard, można powiedzieć, tutaj tak naprawdę naruszyły BTC. Bitcoin Maxi, czyli maksymaliści, są wściekli, broniąc tego, twierdzą, że to kłamstwa. Ale jest to wiedza publiczna, dostępna dla wszystkich. Wiedza publiczna wygląda dokładnie tak. Sprawdźcie sobie ten wykres, żeby podążać za pieniędzmi. Mamy Bilderberg Group, CEO, mamy Aksę, która zainwestowała za pomocą Aksa Strategy Ventures 55 milionów w Blockstream, a Blockstream robi oprogramowanie dla Bitcoina. Bardziej to są deweloperzy, którzy mogli. Sprowadzić jedną słuszną decyzję o tym, żeby nie skalować bitcoina. Do tego mamy Mastercard, który zainwestował w Digital Currency Group, a Digital Currency Group jest to firma Venture Capital, która też zainwestowała w blockstream. Do tego mamy jeszcze Federalny Bank Nowego Jorku. Glenn Hutchins, dyrektor Currency Group, czyli Digital Currency Group, Board Director, który też zainwestował w to. Dlatego nadal mamy dzisiaj 1 MB, jeżeli chodzi o PTC. I mamy Lightning Network, czyli skalowanie na tym poziomie. I tutaj to są tylko teorie spiskowe. Zakładamy foliowe szabki, nazywamy ich foliarzami, że te dane są dalej publiczne. Więc jeżeli miałby upaść Digital Currency Group, pytanie, jak będzie wyglądało finansowanie dalej Blockstream. Bank Japonii wypróbuje cyfrowego Jena z trzema megabankami. Bank Japonii próbuje, bo będzie planował podjąć decyzję o. CBDC waluty do 2026 roku. Pilotaż ma na celu zapewnienie eksperymentów demonstracyjnych dotyczących emisji krajowej waluty cyfrowej Japonii, cyfrowego Jena, począwszy od wiosny 2023. Zobaczcie, jak ostatnio bardzo dużo się mówi o CBDC. Stany Zjednoczone nagle zaczynają testować. Ja tutaj zrobię tę audycję o CBDC, bo widzę, że ludzie znają tylko jedną stronę płotu, jeżeli chodzi o CBDC. I okej. Okay. To jest, to jest bardzo dobre podejście, wolnościowe można powiedzieć. Z drugiej strony chciałbym też dodać audycję o tym, jak można to ugryźć z drugiej strony potu, nie przy obecnych wodarzach. The Block, notowana na giełdzie w USA, najnowsza firma kryptograficzna Equinex, która szuka ochrony również sądowej po kryzysie finansowym. Spółki Digitex i Equinox Capital z siedzibą w Hongkongu są w trakcie dobrowolnej likwidacji, czyli też grozi im bankructwo. Wniosek do sądu został złożony na podstawie przepisów dotyczących niewypłacalności. No i tutaj widzimy, że mamy problem z kolejną giełdą, akurat tutaj jest Hongo. Equonex był jednym z pierwszych operatorów giełd kryptowalut, którzy dołączyli do giełdy w 2020 roku dzięki umowie SPAC. Enterprise Acquisition Corp. Od tego czasu firma boryka się z problemami, a w grudniu ubiegłego roku zastąpił swojego dyrektora generalnego Richarda Bywarda i przeprowadzili przegląd strategiczny. Firma zamknęła giełdę kryptowalut we wrześniu i zapowiedziała, że skupi się na zarządzaniu aktywami i przechowaniu. Ripple vs SEC prawnik wyjaśnia, dlaczego 30 listopada ma kluczowe znaczenie i dlaczego ugoda jest możliwa. Do 30 listopada zarówno Ripple, jak i SEC muszą złożyć swoje podsumowujące opinie, które na razie pozostają zapieczętowane. 2 grudnia obie strony się, aby wspólnie przedyskutować redagowania, jak są. A kilka dni później, 5 grudnia, sprawozdania i sek zostaną upublicznione. Ostatecznie 22 grudnia zostaną złożone wnioski zbiorcze o opieczętowanie wszystkich dokumentów związanych z wnioskami i o wydanie wyroku kończącego. A według znanego australijskiego prawnika i entuzjastyk Billa Morgana, 30 listopada może być ważną datą, która wyznacza kurs dla wyniku procesu. Według Morgana, dokumenty, które zostaną opublikowane 5 grudnia, mogą być jednymi z najbardziej odkrywszych dokumentów procesu. Odpowiedź Ripple może być jednym z najbardziej wymownych dokumentów złożonych do tej pory, a w tej sprawie ich z pewnością jednych z niewielu. Najważniejszych, na które. Niecierpliwie czekałem, dodaje. Morgan uważa, opierając się na swoim doświadczeniu jako mediatora, że porozumienie ugodowe między SEG a Ripple jest realną możliwością. Ponadto zauważył, że ugoda może zostać zawarta w dowolnym momencie bez wiedzy publicznej. Czyli nikt spoza stron nie będzie wiedział, nawet dopóki strony nie stwierdzą, że zostało to uregulowane. Według adwokata, posiadanie przez Ripple zapisów przemówienia Hinmana zapewnia mu silną dźwignię, aby zachować te dokumenty w tajemnicy i zapobiec szerszemu wpływowi na ogólną regulację rynku krypto. Sek może zostać zmuszona do zawarcia ugody. Dodam. The Block. Holender aresztowany za rzekome pranie brudnych pieniędzy za pomocą bitcoinów. Zobaczmy w jaki sposób go tutaj gdzieś oskarżyli. 40 letni mężczyzna z gminy Mieden Groningen został aresztowany 16 listopada. Śledztwo wszczęto po tym jak mężczyzna kilka razy korzystał z bitomatów bitcoina. Dochodzenie wykazało, że mężczyzna przez długi czas dokonywał dużych ilości transakcji bitcoinami za pośrednictwem giełd i że posiadał znacznie więcej bitcoinów niż mógłby kupić za swoje obecne dochody. Do mężczyzny Vendam został przeszukany i skonfiskowano jego sprzęt komputerowy oraz gotówkę. No i tutaj chodzi również o wykorzystanie dark webu, czyli może czymś handlował również. Wracając do PSV, tutaj akurat mamy ogłoszenie N-Chain, która ogłasza nominację Christiana Agrehansena na nowego prezesa grupy. Kim jest Christian Agen Hansen? Jest znanym inwestorem z ponad 40-letnią karierą. Brał udział w wielu transakcjach M&A, w tym publicznych przejęciach i transakcjach typu venture capital. Jest także pionierem internetu, dyrektorem do spraw telekomunikacji, właścicielem mediów za i wiodącym influencerem w społeczności blockchain. Obecnie jest dyrektorem generalnym prezesem własnego rodzimego biura Castos Group w międzynarodowej firmie inwestycyjnej z biurami w Londynie, Sztokholmie i Oslo. Przewodniczący grupy Entry Stefan Matthews komentował, cały zarząd jest zachwycony, że ktoś takiego kalibru jak Christian, zgodził się dołączyć do nas w grupie. A więc o tym możemy przeczytać na Bloombergu. O dziwo. Firma wydobywcza Bitcoin BTC Core Scientific może być następna w kolejce do złożenia wniosku o upadłość po odnotowaniu straty znacznie przekraczającej 400 milionów dolarów w trzecim kwartale. Firma, która jest znana jako największa, notowana na giełdzie koparka BTC w USA, straciła teraz, czyli chodzi o mining company, teraz za 1,7 miliarda dolarów w ciągu roku. Po tym jak nowe zgłoszenie SEG ujawniło straty w trzecim kwartale w wysokości 434 milionów dolarów, zacząć aktywnie podejmuje kroki w celu obniżenia kosztów operacyjnych, wyeliminowanie opóźnienia wydatków na budowę, zmniejszenie opóźnienia nakładów inwestycyjnych oraz zwiększenie przychodów z hostingu, skomentowała firma. Cole Scientific w październiku przyznał, że wkrótce zabraknie mu pieniędzy i powiedział wówczas, że bankructwo jest możliwe. Także tu widzimy, że cena nie rośnie, a wszystkie firmy poniżej 18 tysięcy dolarów, większość przynajmniej, tak jak tutaj, ta, jedna z większych, ma również problemy. Z Do tego dochodzą informacje przez Protos, że w październiku wykazano, że większość dużych graczy wydobywczych w USA stoi w obliczu poważnej presji finansowej, a niektórzy, jak Riot Blockchain, znajdują się znacznie pod wodą. Dzienne przychody górników bitcoinów kształtują się obecnie na poziomie z 2020 roku, czyli około 13 milionów dolarów dziennie. Glassnote Analytics opublikowało również dane pokazujące, że aby pokryć koszty, górnicy sprzedają więcej bitcoinów niż wydobywają. Współczynnik haszej to wydobycia bitcoinów jest nadal na historycznych maksimach ale ta statystyka może potencjalnie być złym znakiem, gdy weźmiemy pod uwagę obecne warunki rynkowe i inne czynniki, takie jak cena. Odkąd Chiny zakazały bitcoinów hashrate w USA wzrost, co spowodowało wzrost ogólnych kosztów energii bitcoina, nawet w wartościach względnych. I podczas gdy inne kraje, w tym Kazachstan, Irlandia, Kanada, Niemcy i Rosja obniżyły w sumie wskaźnik hashrate, wskaźnik wydobycia bitcoinów w USA jest na rekordowym poziomie. A to jest ważna informacja, że największa pula wydobywcza w USA, Foundry US, jest spółką zależną jakiej firmy? Digital Currency Group, która ma obecnie kłopoty z powodu bankructwa firmy handlowej Genesis, a DCG może spowodować powszechny chaos na rynku, jeśli okaże się, że znajduje się pod krytyczną presją finansową ze swoim najpopularniejszym produktem GBDC, handlującym z 42% rabatem w stosunku do ceny Bitcoina. Wracając do Nowego Jorku, zgodnie z oczekiwaniem, gubernator Cathy Hochul podpisała moratorium na wydobycie bitcoinów, w szczególności Hochul podpisała ustawę, która zakazuje nowych operacji wydobycia Bitcoinu wykorzystujących źródła energii oparte na węglu. Jednakże, ponieważ rachunek jest zawężony, nie ma to wpływu na kilkanaście operacji państwowych, które pobierają energię z sieci. Nie dotyczy to również górników solo. Ponadto moratorium nie dotyczy nowych lub odnowionych zezwoleń, jeśli firma złożyła jej dokumenty umożliwiające prowadzenie działalności w Nowym Jorku. Jednak górnicy bitcoinów, którzy nie wykorzystują 100% energii odnawialnej, nie będą mogli rozszerzać ani odnawiać swoich zezwoleń w ciągu najbliższych dwóch lat. To pierwsza tego rodzaju regulacja w kraju, powiedział Hohul w zarządzeniu legislacyjnym, dodając, że jest to ważny krok dla Nowego Jorku, ponieważ stan stara się zmniejszyć swój ślad węglowy. Witamy w świecie globalistów. Na szczęście mamy jeszcze w BTC, tutaj w Teksasie, czy w innych bardziej tutaj pronacjonalistycznych, nacjonalistycznych innej sfery nieglobalistów, gdzie mogą normalnie funkcjonować. To słowo normalnie w świecie Matrixa dzisiaj nabiera nowego znaczenia. OK, i tym miłym akcentem Mamy to. Mam nadzieję, że kolejna audycja przypadła Wam do gustu. Z każdej strony wiadomości. My nie omijamy niczego. Jeżeli czegoś nie widzę, to dajcie mi znać najlepiej w komentarzach albo na Discordzie. Oczywiście zapraszam na Discord. Tam omawiamy też rzeczy jak najszybciej i te newsy są wprowadzane bardzo szybko, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku. Także teraz cztery dni laby, ale spokojnie, będę pewnie z Wami. Z mniejszymi audycjami, 20-minutowymi, miejmy nadzieję, jeżeli znajdę tutaj czas. Jeżeli nie, to gdzieś tutaj w społeczności, lub na Discordzie, was oznajmie na ten temat. A co pisaliście na temat meczu? Jeszcze na koniec muszę tutaj sprawdzić. Dzięki. Napisałem, że nie wracamy do newsów. Pytanie powinno brzmieć, kiedy ostatnio się nam podobał mecz o Robert Titianis. Jak bez newsów? No, czasami tak jest, niestety. Niekwestionowany, pozdrawiam. Niech te wszystkie Janusze wyjdą i zagrają. Zobaczymy, co by pokazali. Dalej jesteśmy w to się liczy. No widzicie, bardziej pozytywnie też można. Adrian C. No od piłkarza jak za tyle milionów Chyba powinno się wymagać lepszej skuteczności Biorąc pod uwagę, że mistrzostwa świata A nie sparing z boborownikami Na przykład My to zawsze mówiliśmy w żargonie piłkarskim o, To był taki żargon piłkarski My Nie mamy nic do tych niewidomych kelce, nie, Jak już ktoś słabo grał Był taki tekst, pamiętał. Mogę tylko dodać, że jak się dostaje prezent To warto go wykorzystać No cóż, szału nie ma, to czas pokaże Co nam los się mecz Te bieganiny nazywasz meczem, dodaje Tomasz patałachy, aż szkoda im płacić brak sił, chęci i motywacji do walki. Większość do wymiany młodych i dawać umowę o dzieło, jak się nie spisują, to do wywalenia i nowy. Jakby czuli, że jest nad nim bad, to by się zabijali o miejsce w karze. A Johnny Bravo dodał, nie podobał. No, nie wszystkim mógł się podobać ten mecz, to faktycznie, ale na grze, tak jak mówi, niekwestionowane i zobaczymy, co się wydarzy. Bardziej pozytywnie niż negatywnie podejdźmy do tego. Nawet Niemcy przegrały, zobaczcie dzisiaj 2-1. Także z Japonią. No, no ciekawie, ciekawie. Zobaczymy, jak się potoczą samoloty. Jeszcze raz życzę Wam wspaniałego dnia no i pamiętajcie: zostańcie z bitcoinem.